serdecznie. Marek Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Kolejna odsłona podcastu wideo. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam grę strategiczną, grę taką typową euro grę, grę mojego ulubionego autora Stefana Felda. Wszyscy zagrywali się w Nicję, w Kramera. Ja zaczynałem od Felda. Zobaczyliście już jego grę Roku Smoka. Teraz czas na Lunę. Ta gra miała premierę na ostatnim Essen. Gra ma dosyć abstrakcyjną fabułę, bo mówi o kapłance Lunie, a tak naprawdę o zakonach nowicjuszy, którzy będą walczyli o wpływy u kapłanki Luny. Gracz, który zdobędzie najwięcej wpływów, to wtedy jego zakon nowicjusze będą mogli ubiegać się o następcę właśnie kapłanki księżyca Luny. No, brzmi dosyć abstrakcyjnie, ale zobaczycie, że gra ma dosyć mnóstwo plusów. Tradycyjna formuła mojego podcastu, pokażę elementy, pokażę jak grać i oczywiście na koniec zostawię recenzję. Tradycyjnie zobaczcie, co mieści się w pudełku do Luny. Opis zawartości pudełka, zacznę przede wszystkim od głównych aktorów tej gry, czyli od nowicjuszy. Mamy 13 takich mipli drewnianych, także świątynie, 6 świątyń, znacznik Rady Świątynnej i oczywiście taki zestaw gracza występuje w 4 kolorach. Podczas gry gracz będzie mógł poruszać się tylko swoimi nowicjuszami, czyli nowicjuszami w swoim kolorze. Jeżeli gracze znajdują się w obrębie którejś z wysp, są aktywni. Jeżeli wykonali jakąś akcję, należy ich umieścić poza wyspą, wtedy uznawani są jako nieaktywni. Kolejną ważną postacią w Lunie jest strażnik. Strażnik będzie chronił płytek świątynnych. Strażnik ten też będzie wyznaczał rundy. Będzie przemieszczał się po takich płytkach, które mają numery. Te numery należy ułożyć od najwyższej do najniższej. I te płytki tym samym będą wyznaczały nam punkty, jeżeli będziemy chcieli tego strażnika przekupić. Kolejna postać występująca w grze to jest renegat. To jest taka postać trochę negatywna. Ten renegat będzie nam odejmował punkty wpływu. Jeżeli na wyspie będą znajdowali się nasi nowicjusze, na wyspie bądź też poza wyspą będą aktywni bądź też nieaktywni, wtedy gracze oddają tyle punktów, ile jest nowicjuszy plus jeden. W tym wypadku dla białych nowicjuszy byśmy stracili 4 punkty wpływów. Budowniczy umożliwia budowanie świątyń na wyspie, na której się znajduje. Gracze za pomocą odpowiedniego żetonu przywileju będą mogli budować świątynię. Ostatnią z postaci to jest kapłanka Luna. Kapłanka Luna występuje jakby w dwóch wariantach. Dla rozrywki 2-3-osobowej, a także rozrywki 4-osobowej. Kapłanka Luna będzie dawała nam punkty wpływów. Przy podsumowaniu po każdej rundzie będziemy liczyli aktywnych nowicjuszy, którzy znajdują się na wyspie. Gracze, którzy mają największy swój udział, czyli jest ich najwięcej plus doliczamy do tego świątynię, będą uzyskiwali tyle punktów, ile jest punktów na żetonie. W przypadku remisów, remisy rozstrzygane są pozycją żetonów w Radzie Świątynnej. W tym wypadku żółty jest przed czerwonym, więc by uzyskał zgodnie z żetonem 2 punkty wpływów. Głównym elementem rozgrywki jest wyspa świątynna. Ta wyspa jest taka składana, modułowa, dosyć ładnie wykonana. Na tej wyspie będzie można ją wypełnić płytkami świątynnymi. W zależności od liczby graczy, jeżeli gramy w 4 osoby, wypełniamy wszystkimi. Jeżeli byśmy grali w 3 osoby, to wypełniamy po prostu tą zasłoniętą. 2 osoby również zasłoniętą. Tą popatrzmy, jak to wygląda. Przy rozgrywce 3-osobowej mamy jedno miejsce odwrócone. 3 płytki wypełniają nam planszę główną. Teraz powiem kilka słów na temat ustawienia startowego. Wokół wyspy świątynnej znajduje się ścieżka, na której oczywiście, po której będzie chodził strażnik, będzie wyznaczał rundy, ale na tej ścieżce powinniśmy ułożyć żetony świątynne. Zaczynając od nominału najmniejszego, żetonu strażnika, kładziemy dla rozrywki 3-osobowej, kładziemy 3 żetony od wartości największej, zgodnie z wcześniej wylosowanymi płytkami. Robimy w ten sposób, że wybieramy zgodnie z wylosowanymi płytkami, z kolorami, będzie łatwiej to ustalić.
Wejście 8, 26, 25. Kładziemy kolejny żeton, dwójkę i tak wyznaczamy graczy trzech. Jeżeli byłoby rozrywka graczy czterech, sytuacja wyglądałaby w ten sposób. Jeżeli byśmy mieli rozrywkę dwuosobową, sytuacja wyglądałaby tak. W grze znajduje się 7 rodzajów żetonów przysług, każdego po 4. Gracz podczas rozrywki będzie mógł posiadać tylko i wyłącznie jeden z żetonów każdego rodzaju. Wokół dużej wyspy świątynnej będzie znajdowało się 7 mniejszych wysp. Te wyspy przede wszystkim będą dawały nam żetony przysług. Tutaj akurat jest dodatkowy mnich. W zależności od liczby graczy, jeżeli to będzie wariant solo, umieszczamy 1. Jeżeli gramy w rozgrywkę czteroosobową, 4 żetony. Oczywiście mamy numer, będziemy układali zgodnie z numeracją. I mamy także ustawienie startowe. W tym wypadku pokazuje nam, jakich nowicjuszy należy ułożyć i jaki należy ułożyć świątynię. Po tych wyspach, jak mówiłem, będą się poruszali nowicjusze, będą tu punktowali, budowali, więc tak w telegraficznym skrócie pokażę Wam wszystkie wyspy. Wyspa znacznikiem kaplicy. Wyspa posiadająca znacznik pływów, a także ustawienie startowe dla budowniczego i pozostałych nowicjuszy. Święta wyspa z ziołami, a także widzicie ustawienie startowe dla renegata. Wyspa posiadająca znaczniki przekupstwa. Kolejna wyspa posiadająca także ustawienie startowe, a także żeton żaglówka do przemieszczania naszych nowicjuszy. A także wyspę, która posiada księgę mądrości i pozostałe ustawienia, w tym wypadku Luna i pozostali nowicjusze. Przygotowanie ustawienia startowego początkowych rozgrywek powinno odbywać się według ustawienia na planszy, czyli według tych podpowiedzi, które tu mamy. Nowicjuszy, kapłanki Luny, także kolejności wysp, ale mamy wariant drugi, czyli te plansze są dwustronne. Widzicie, nie mamy tutaj ustawienia. Sami możemy to ustawienie przygotować. W grze mamy znaczniki wpływów, właśnie o nie idzie cała rozgrywka. Mamy tu 4 nominały, 1, 3, 5 i 10. Na początku gry gracze biorą najmniejsze nominały płytek świątynnych, czyli w tym wypadku 3, 2 i 4. Do każdej płytki przyporządkowują kolor dla gracza. Taka płytka umieszczana jest w świątyni, w tej wyspie świątynnej. Na płytce kładziony jest żeton Księgi Mądrości i umieszczany jest nowicjusz. Ta Księga Mądrości będzie broniła przed innymi nowicjuszami. Tak wygląda ustawienie startowe przed rozgrywką, czyli wyspa świątynna wokół Wyspy Święte. Zgodnie z ustawieniem startowym na wyspach rozmieszczamy 8 nowicjuszy. Świątynie, każdy z graczy na początku gry wszystkie elementy w swoim kolorze, które pozostały mu po rozstawieniu, bierze 5 punktów wpływu, a także wybiera 2 znaczniki z wysp, na których nie ma swoich elementów, ani świątyni, ani nowicjuszy. Czyli zaczynając od gracza startowego, który posiada znacznik gracza startowego, gracze wykonują po jednej akcji. Teraz pokażę Wam właściwą rozrywkę. Każdy z graczy dostaje taką pomoc, gdzie ma do dyspozycji aż 13 akcji do wykonania. Teraz omówię te poszczególne akcje. Pierwsza z akcji to jest pozyskiwanie żetonu przysługi. Jeżeli chcemy uzyskać żeton przysługi na jakiejkolwiek wyspie, wtedy musimy poświęcić 2 nowicjuszy, zestawiamy go z wyspy i tym samym uzyskujemy żeton. Jeżeli na danej wyspie mamy świątynię, wtedy poświęcamy tylko i wyłącznie jednego kapłana. Za pomocą rekrutacji zyskujemy kolejnego nowicjusza do rozgrywki. Aktywnych nowicjuszy 2 zestawiamy z wyspy i w ten sposób dokładamy z naszej puli kolejnego. W ten sposób 3 nowicjusze stają się nieaktywni. Jeżeli na którejś z wysp znajduje się budowniczy, gracz poświęcając żeton kaplicy, czyli oddaje go do zasobów wyspy z kaplicą, a także poświęcając 2 nowicjuszy, oni się stają nieaktywni, buduje świątynię. Ta świątynia jest warta na koniec gry 4 punkty i będzie miała inne właściwości, o których zobaczycie podczas wykonywania akcji. Jeżeli oddamy znacznik
zioła, to w tym momencie możemy tych nowicjuszy aktywnić na jednej wyspie. Możemy aktywnić jednego lub dwóch. Pamiętajmy, że tylko i wyłącznie na jednej wyspie. Znacznik przysług zioła nie działa na wyspie z ziołami. Kolejna akcja to jest akcja przemieszczania. Jeżeli mamy aktywnych nowicjuszy, możemy ich przemieścić koło dowolnych wysp. Ale tym samym stają się nieaktywni. Oddając z kolei znacznik pływów, możemy przemieścić naszego nowicjusza, który jest nieaktywny, do dowolnej wyspy, ale tak samo staje się nieaktywny. Możemy także aktywnego nowicjusza przenieść pod inną wyspę, ale tym samym staje się nieaktywny. Oddając z kolei żeton żeglówki, mamy możliwość przeniesienia od 1 do 2 aktywnych, czyli znajdujących się na wyspie, na inną wyspę i tak samo pozostają aktywni. Kolejna akcja to jest wydalenie. Pamiętajmy, że renegat powoduje, że musimy oddać punkty wpływów. Możemy się temu ustrzec. W tym wypadku żółty by musiał oddać aż 4 punkty wpływu, ale jeżeli dowolną liczbę oczywiście, w tym wypadku 2 nowicjuszy zestawia z wyspy, wygania renegata i przestawiamy tego renegata o 2 wyspy zgodnie ze wskazówkami zegara. Czyli stawiamy go na wyspę budowniczego. Kolejną akcję, którą możemy wykonać, to jest wirtualny nowicjusz, oddając oczywiście na wyspę świętą przysługę nowicjusz. Możemy zastąpić nowicjusza i w tym wypadku chociażby chcemy uzyskać żeton zioła, zestawiamy jednego nowicjusza, pamiętajmy, że potrzebni są dwaj i zabieramy żeton przysługi. Następna akcja do wykonania to jest rada kapłanów. Gracze przesuwają dowolną liczbę kapłanów z aktywnych na nieaktywnych i tym samym przesuwają znacznik rady kapłanów o 2 miejsca do przodu. Ten znacznik jest o tyle ważny, że rozstrzyga remisy w przypadku punktowania kapłanki Luny, a także punkty uzyskane w Radzie Kapłanów liczone są na koniec gry. Kolejna akcja awansu jest związana z pozyskiwaniem płytek świątynnych. Widzicie, mamy płytki przed strażnikiem, a także za strażnikiem. Jeżeli mamy określonych nowicjuszy na którejś z wysp oznaczonej symbolem, to wtedy możemy taką płytkę pretendować, żeby taką płytkę uzyskać. Dla przykładu jesteśmy na wyspie z ziołami, mamy 2 nowicjuszy, możemy w tym momencie tych 2 nowicjuszy poświęcić, jednego zestawiamy, on staje się nieaktywny, a drugiego wstawiamy na płytkę świątynną. Jeżeli na wyspie z ziołami byśmy mieli świątynię, w tym wypadku wystarczy tylko jeden nowicjusz i od razu wstawiamy go na naszą płytkę świątynną. Z akcją awansu wiąże się także możliwość postawienia naszego mnicha na płytce za strażnikiem. Wiąże się to z tym, że oczywiście zgodnie z zasadami wstawienia takiego mnicha, w zależności czy poświęcamy 2, czy poświęcamy jednego przy naszej świątyni, musimy zapłacić żeton przekupstwa naszemu strażnikowi, ale tym samym zdobywamy 6 punktów, które jest stosowane na tym żetonie strażnika. Jeżeli wstawiliśmy naszego mnicha na płytkę, na wyspę świątynną, możemy teraz wykonać akcję uświęcenie, czyli tą płytkę wraz z mnichem przenieść w określone pole zgodne z numerem i symbolem. W tym momencie wstawiamy płytkę i naszego mnicha, uzyskujemy tym samym 8 punktów wpływów, ale dodatkowo, jeżeli wstawiamy i nasza płytka jest o większym numerze niż stojący wcześniej mnich i płytkę, wypychamy tego mnicha, ta płytka odpada, mnich wędruje na przystań, będziemy mogli go tam później odpowiednio przetransportować za pomocą odpowiednich znaczników i za taką akcję dostaniemy dodatkowo 1 punkt wpływów. Taka akcja jest możliwa, jeżeli dostawiamy żeton. Dostawiany żeton jest o wyższym numerze i oczywiście przylega do żetonu, a także nie jest chroniony księgą mądrości.
Jeżeli widzimy, że nasz nowicjusz jest zabrożony i tak naprawdę któryś z graczy przygotował możliwość wejścia na żetony, które nam będą bezpośrednio zagrażały, wtedy możemy się zabezpieczyć i za pomocą żetonu przysług Księga Mądrości, oddając Księgę Mądrości, możemy zabrać dowolnemu nowicjuszowi tą księgę i podłożyć pod swojego nowicjusza. Tym samym ochraniamy go i dostajemy jeden żeton wpływów. Kolejną bardzo ciekawą, a także bardzo podstępną akcją jest medytacja. Gracze po prostu obracają czas. Jeżeli gracz nie chce, nie może wykonać jakiejś akcji, obraca po prostu znacznik czasu. Są takie cztery znaczniki. Tym samym jakby wskazuje, że czas do zakończenia rundy upływa. Mamy takie cztery znaczniki. Gracze mogą to robić oczywiście dowolnie w swojej akcji. I jeżeli ostatni gracz odłoży ostatni znacznik czasu, dostaje za to jeden punkt wpływów oczywiście. Jeżeli go odłoży, wtedy runda się automatycznie kończy. Następuje podliczanie. Dostajemy po jednym punkcie za każdego mnicha, który znajduje się na wyspie świątynnej. W tym wypadku biały dostaje 2, żółty dostaje 2, czerwony dostaje 1. Przyznajemy punkty wpływów na wyspie, w której znajduje się kapłanka Luna. Zgodnie z zasadami, o których mówiłem, gracz, który ma najwięcej, dostaje 5, gracz, który jest drugi, dostaje 2. Podliczamy punkty karne w przypadku wyspy z Renegatem, czyli czerwony dostaje 3 punkty karne, musi oddać, czyli 3 punkty wpływów, pomarańczowy 2. Na koniec rundy wszyscy nieaktywni nowicjusze wracają na wyspy, przy których stoją. Jeżeli wszystkich nieaktywnych nowicjuszy umieściliśmy na wyspie, wtedy przesuwamy kapłankę Lunę o tyle miejsc, zgodnie ze wskazówkami zegara, tyle wysp, ile jest aktywnych nowicjuszy. W przypadku Luna ruszy się o 5 miejsc. Renegat porusza się do pierwszej wyspy, na której są aktywni nowicjusze. Kiedy dojdziemy do szóstej rundy, robimy podliczenie wszystkich elementów, które wskazałem. Gracz, który uzyska po podliczeniu najwięcej punktów wpływów, będzie mógł pretendować do tego, że kapłanka Luna wybierze jego zakon jako następcę. Ten gracz gra rywalizację. Zobaczyliście, jak wygląda Luna. Teraz tradycyjnie kilka słów na temat tej pozycji ode mnie. Przede wszystkim wykonanie. No sami widzicie, że wykonanie jest dosyć porządne. Taki fajna kreska, gruba tektura, w sumie te satelitarne wyspy, święte wyspy tworzą taki fajny klimat. Na początku myślałem, że to będzie porządny pomysł. Okazuje się, że takie bieganie, przemieszczanie się tych nowicjuszy tworzy fajny klimat. W sumie no, wykonanie dosyć solidne. Taką niestety całość zaburzają te postacie, które są na tych podstawkach. Myślę, że jakby były tu drewniane elementy, to by to wyglądało zdecydowanie lepiej. Także taki mały minusik, jeżeli chodzi o wykonanie. Jeżeli chodzi o mechanikę, no trzeba powiedzieć, że Luna to jest taka typowa eurogra. To jest taki German styl, gra w stylu Felda. Co prawda nie ma tu żadnych kataklizmów, ale gracz dał nam tą możliwość podejmowania nieustannych decyzji przy ograniczonych zasobach. Zawsze nam brakuje nowicjuszy, zawsze nam brakuje akcji do wykonania, chociaż mamy do wykonania 13 akcji, możemy wykonać tylko jedną. Tutaj gracz przez cały czas od pierwszego ruchu oczywiście musi główkować, co ma zrobić, musi planować 1, 2, 3 ruchy do przodu, żeby wykonać bardzo efektywnie te akcje i żeby móc punktować w rundzie. To jest taka gra, w której trzeba wykorzystywać bardzo efektywnie te akcje, żeby punktować na różnych polach. Punktować płytkami świątynnymi, punktować na wyspie Luny, budować świątynię i oczywiście ustrzec się Renegata. Mechanika jest bardzo ciekawa, bo punktowanie odbywa się wtedy, kiedy nie możemy wykonać już akcji. Wtedy nawet jeżeli wiemy, że może nam to słabo pójść, ta runda jest stracona, możemy tak ustawić tych nowicjuszy, żeby dobrze wystartować w następnej rundzie, żeby się wbić na te płytki. Także gra moim zdaniem jest bardzo ciekawa, mechanika jest bardzo ciekawa, aczkolwiek
jak to bywa w stylu Stefana Felda, no nie ma tu za dużo interakcji. No. Interakcja odnosi się do tego, że możemy zaszkodzić naszym renegatem, przenieść go na inną wyspę, możemy wypychać te płytki świątynne na wyspie świątynne i to w zasadzie tyle. No. Gra jest według mnie bardzo dobra, działa wyśmienicie, wszystko jest płynne, nie ma jakichś tam większych przystojów. Ale niestety ma swoje wady. Przede wszystkim punkty wpływów uzyskujemy co rundę. Efekt tego punktowania dopiero zobaczymy na samym końcu. I to jest taki mankament, nie ma żadnego licznika. Może się okazać, że myślimy, że wygrywamy, okazuje się, że braknie dwóch, trzech punktów i tak naprawdę nie możemy nic w tym temacie zrobić. Druga sprawa, wydaje mi się, że gra jest trochę nierówna. Że na początku oczywiście możemy zdobywać te punkty wpływów za pomocą mniejszych numeracji tych płytek świątynnych, możemy przekupywać strażnika, ale jeżeli odpuścimy ostatnią rundę, gdzie te punkty są najwyższe, no to wydaje mi się, że jednak przegraliśmy. No trzeba grać do samego końca, trzeba planować do samego końca i myślę, że wtedy to mamy takie czyste sumienie, że wykonaliśmy wszystkie akcje. Gra naprawdę jest bardzo dobra, typowa eurogra, ograniczone zasoby, dużo decyzji, dużo planowania. Polecam tę grę. Myślę, że tą grą Stefan Feld powrócił do takich tytułów jak Notre Dame czy W roku smoka, po tych ostatnich tytułach Macao czy Miasto Spichrzów. No, jego notowania były, nazwijmy, trochę słabsze, ale polecam tę grę, rekomenduję tę grę. Gracze zaawansowani na pewno będą mieli dużą przyjemność w rozgrywce. Tyle na temat Luny oczywiście. Dziękuję wszystkim i zapraszam na kolejne podcasty. Marek Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Do zobaczenia.